Hej! Witamy Was bardzo serdecznie. Ja mam na imię Michał. A ja Sebastian. Dzisiaj wybraliśmy się z moją koleżanką Moniką na Dodrę, żeby spróbować coś złowić na klasyka. Zapraszamy. Opakowania zanęty. Ale piękny zapach. Lecz poślin. Pięknie pachnie, naprawdę. Prażone konopie dla płotek. Atraktor segregujący te największe płocie. Dodajemy wody. Zanęta teraz jeszcze musi troszeczkę dojść. Przetrzemy przez sito. Dodamy później glinę. Jeszcze jedno przesianie i zanęta już będzie gotowa do łowienia. Bażant spuszony. No dobra, teraz wiążemy zestaw. Mój zestaw wygląda następująco. Skrętka zakończona pętelką. Powyżej asymetryczna podwójna linka, która powoduje, że koszyczek obciążając zestaw powoduje odchylenie skrętki prawie pod kątem prostym. Koszyczek przesuwa się, ale z jednej strony jest ograniczony kolejnym węzłem. To jest taki półprzelotowy zestaw, prawie samozacinający. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj funkcjonował w praktyce. Dobra, zasięg rzutu mamy już określony. Myślę, że wstępnie max 5 koszyczków pośle to miejsce. Robimy chwilę przerwy, ja jadę po Michała, dołączy do nas i będziemy szłowić we trójkę. Pierwsza ryba, tlenek wraca do wody. No pokaż się, co ty jesteś. Kuciara. I to ładna płotka. To jest naprawdę ładna płotka. To już jest taka płotka fajna. To jest sobie sztyce? Ja sobie wezmę rybę. Chodź tu płotka. No słuchajcie. To jest płoć. Zobaczcie, jaka śliczna płoć. Ubarwiona już prawie godowo. Takie cudo, piękna rybka wraca do wody. Strasznie delikatne szczytówki. Co to za wędki są? Mamy ich 5. Do ilu to ma gram? Które pytasz? O, Michał, chyba masz. O które pytasz? Co? Którą wędkę pytasz?
Nie wiem, ile to ma gramów. Ta krótsza. No chyba jest. Ta krótsza do 50, ta dłuższa do 90. Nie ma? Jest. Nie ma. Jest. A jest! To spokojnie, spokojnie, spokojnie. To jest? To jest, panie kolego, leszczyk. Taki leszczyk. Spokojnie, Michał, to trzeba być gotowym w każdej chwili. To jest feder właśnie. No, dawaj. Cicho, 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 spokojnie. No mówiłem, że tutaj trzeba mieć dobry refleks. Super. Wiedziałam, że jak zacznie się... Holuj, holuj, holuj. Czuć. Czujesz to. Brawo. Nie wiem, czy duże, ale tak to. Tutaj leszczyk, a tu u ciebie, synu? Tu jest krąpik. To jest leszczyk. Gdzie on ma czerwoną? Bo chociaż pół czerwonej płetwy mi pokażesz, gdzie on ma. No patrz. A my mamy co? A my, pani koleżanko, mamy przepiękną płoć. Widziałaś taką? Ale wielka. Ty, ale to już jest mocno pod 30. Ale to już siedziała na komuś na haczyku. No, pyszczek rozwalony. Słuchajcie, jest dobrze, Michała, pokazuję za Michałka. No, powiem wam, że to taka ładna 30. Piękna, śliczna płoć. To jest płoć? Płoć. Zdecydowanie. Ale taka jaskrawa? Tak, taka inaczej ubarwiona. Dobra, dobra, wracaj. Ale śliczna. Jednak zanęta płciowa to zanęta płciowa. Dzisiaj płocie, jeden biały, dwa czerwone, jeden biały. Patriotycznie. Taka flaga, no. I wcale nie mały haczyk, bo w rozmiarze 12. Żyłka też wcale nie mała, bo 0,14, przypon wcale niedługi, bo 50 cm i dzisiaj rybom naprawdę nic nie przeszkadza, biorą jak szalone. No, biorą co rzut tak praktycznie. No, tylko żebyśmy jeszcze co rzut je zacinali, to by dobrze było. Misiek, musisz troszeczkę dopiąć szczytówkę. Możesz tak, tak, jak najbardziej na kolanie. O, Michał. Już? No. I to nie mała. To jest klej. Dobra, dawaj tego do góry. To taki inny ten klej. Do góry, po prostu. No, klej. Do mnie, do mnie, do mnie, do mnie, do mnie, do mnie, do mnie. A niby było takie branie, takie... Bardzo ładny klej. Jak ja uwielbiam te ich twarde pyski. Czemu? Problem jest taki, żeby mu w miarę bezpiecznie wyczepić ten haczyk. Drugi dzisiaj, na. Klej? Mhm. Klenie bardzo lubią pieczywko fluo, jak się im podaje w zanęcie. No, a my mamy fluo. A my mamy troszeczkę pieczywka fluo, dlatego liczymy się z tym, że te klenie będą w pewnym sensie naszym tu przyłowem. Bo mówię, dzisiaj nastawiamy się zdecydowanie na płoć. To jest krąb. On ma czerwone płetwy. Tu masz czerwoną płetwę i tu masz czerwoną no i płetwę. No też takie mają, dobra, nie będziemy się kłócić. Ty masz wszystkie szare płetwy. No może byś też złapał. To było koło twojego... Ucha. Działem. Kątem oka. Siedzi. Jak? Normalnie siedzi. Ale ją wyczułem ją. Mały. Nie, to jest piękna. Płoć. Stręga. Tak. To jest krasnopióra. Trzymaj. Co? Krasnopióra, czyli wzdręga. A skąd poznać pan? Krasnopióra to jest czerwono. Czerwono płetwa. Trzeba będzie wyhaczać. Taka krasnopiórka. Słuchaj, co dzisiaj było? Pleń. Ja zgarzy nie liczę. Krasnopióra. Płocie piękne. Całkiem spoko. Jest ok. Zagapiłem branie. A tu idzie leszczyk czy krąpik? Leszczyk. Dobrze, że przed chwilą nie widziałeś tego krąpia, jak wziął. Teraz? No, jak głupi. A miałeś go? No.
ptaszek? O, bażant. Przyleciał ci właśnie nad głową. Widziałaś? Słońce jest fajnie ciepło, a jak siądziesz tak w cieniu, muszę z moment. O, kolejny raz rozrzutka. Siedź. Się wykąpię. Krom. Siedź. Parę gwałci. Parę jaki wariat, parę jaki wariat. Tak jak wszystkie. I już. Na brzegu. Najlepsze jest to, że jak pojedziemy tam na Podkarpacie, to tam my łowimy na sanie, bolonką. To jest dopiero zabawa. Akurat kiepskie miejsce. Zestawy tu są rzucone. Nie można było 20 metrów dalej. Przepraszam. Proszę. Też jest sztuka, żeby się obrócić na takim sprzęcie. Nie zwrócił uwagi. Jak płynął tamtą stronę, to widzę doskonale. Tam się jakoś jak zawracali, to tutaj. Wcześniej, a mówili. Chyba pan pomylił stronę, nie? Nie no, słuchaj, nie ma problemu, niech zawróci, ale mógł zawrócić... No oczywiście, metrów czy wcześniej, czy dalej, później. Albo wiesz, pół metra wcześniej, naprawdę. Popatrz, tak. Jakby ty byś rzucił w niego koszykiem, to była twoja wina, bo tego nie zauważyłeś. Tak, ja go nie zauważyłem. No. To chyba on nas nie zauważył. Wiesz, weź pod uwagę, że my na nich uważamy. No tak. I to nie chodzi nawet o to, że rzucamy, ale że wiesz, że ściągamy zestawy w momencie, kiedy oni przepływają i tak dalej. No to... Tak, oni tej linki nie widzą. Ja nie mówię, żeby widzieli linkę, ale widzą, że siedzi ktoś na brzegu. Jak przecież pływam pontonem, ja też pływam po Odrze. No tak. Jak pływam pontonem, to widzę, gdzie są wędkarze i wiem, żeby ominąć zestawy. Siedzi. To aż ja widziałam. Co tu siedzi? Ale wiesz co? To jest ładne. To jest ładne. Tak. I to będzie naprawdę ładna płoć. A skąd wiesz, że to akurat? Bo wiem, bo bije jak płoć. Śliczna, oj, ale widziałeś to? Nie, to jest płoć. To jest płoć. No będziesz, medal masz. Ale to jest chyba medalowa płoć. Tak. No, medal. To nie jest płotka, tylko to jest płoć, medalowa płoć. Płoć. Ty szybko to jest olbrzymia płoć. Wysyłaj. Szkoda, że nie mamy wagi. A medalowa. Nie, to nie jest płoć. To jest medalowa płoć. Co taka duża? No właśnie, dlatego jest medalowa, bo duża. Chyba największa. Taka musi być. No to jest takie kilo na pewno ma. I ze... No może mieć 45, 40 nie będzie miała, ale gruba jest. Jest przepotężnie gruba. Żeby mieć wagę tylko. Nie ma wagi tylko. Nie masz. Trudno. Taka płoć, no powiem wam, że kilogram na pewno waży. Śliczna, grubiutka. Zobaczcie, jaka gruba płoć. Mówię, kilogram na pewno waży. Medal, nie mam wagi, nie mam metra, nie mam miarki, nie mam wagi, więc trudno mi jest oszacować, ale wygląda na medalową. Piękna, wraca do wody. I nie możesz jej puścić w filmie. A dlatego, że przyjadą tu kłusownicy, którzy będą... Kłusownicy nie, przyjadą tu wędkarze, mięsiarze, wystarczy. Wcale nie trzeba być kłusownikiem. No i złożę tu naszą płotkę, no i... Ale medalowa na bank. Chyba kilo 100 jest, nie? Nie, ale medalowa płot. Ale zaczęła się godzina brania płoci. To jest to, co zaraz zobaczymy. To jest to, co mówiliśmy, to, co jest się ruszy, 16 i się ruszyły. Dwie czerwone, jedna biała, pinka. Trzy pinki. Czerwone, śliczne oczy miała, nie? Mhm. Fajna rybka. Taka naprawdę piękna. Gruba do tego była, taka spasiona. Fajnie. O. I ściągaj mocno, ściągaj szybko. Jest ryba. Jest, ściągaj. Nie wiem, czy spokojnie, ale... No, wie, pan daleko tym razem idziesz. To też jest ładne. Na pewno. Na pewno. Widzę, jak idzie, że idzie ładnie. Płoć. Śliczna płoć. Małe krąpiki, duże krąpy. Bardzo ładny krąb.
Okazuje się, że warto przyjechać o każdej porze dnia i nocy, bo po prostu brania są przez cały dzień. Michał. Siedzi. O! I to ładne coś siedzi. Tak. Bo widać jak idzie. Weź mu hamulec odkręć. Nie, ono dobrze ma ustawiony hamulec. Tak. To jest duży. Ja nie takie ryby ciągnąłem. No, on ma jesiotra 10. Ile masz? 9? 9700. 9700 jesiotra sam wyciągnął. Kurde. Ładne. Ładna płoć. Wygląda na płoć. Tak, to jest płoć. Płoć albo wnęga, ale tak nie podnieś za bardzo. Bo się wędkę są. Ładne. Ładna, ale nie aż tak ładna jak ta poprzednia. Nie. Naprawdę śliczna, też pomarańczowo oka. Weź sobie odłóż wędkę. Pokażesz ją. Dobra. Wypuszczamy? Tak. Mogę ja? Pewnie, proszę. Możesz ją wypuścić. Ale powiem ci, że te miejscówki naprzeciwko też są ciekawe. Tam jest taka boleniowa miejscowa, wiesz? Tylko tam mega głęboko jest. No jest, tam idzie nurt. Taki krępioleszcz. Widzisz, jak mówię dzięki, to się mało. Dzięki, dzięki. Przesunąłem zestaw i siedzi. Nie, to jest krąb, ewidentnie. Krąb. To jest krąb. I jak? Zobacz, czerwone płetwy to jest ewidentny krąb. To nawet nie podlega żadnej najmniejszej dyskusji. Wykacza, czy będzie potrzebne. Dobrze, nie wrzyłe. Płyń do swoich. Aha, dwójka podwójna bez sternika. Chwila, co ci nie ciszami? Nie. Są bardziej żonny przybyt. Walą prosto w nasze zestawy. Znaczy, pamiętaj, że woda jest wspólnym naszym dobrem. I trzeba się umieć nią dzielić. No tak, ale jak my się nie oddzielimy, to oni się nie dzielą. Jak my robimy miejsce i zwijamy z więtki, to oni sobie przypływają jak króle obok. Nawet nam, kurczę, pod brzegiem, to płyną tamte. No, tam tylko jeden pan dzisiaj tak się zachował. Zaszalał troszkę. Trochę sobie, no, poszalał. Ale przeprosił, to też mu trzeba przyznać, że się zachował. No, wiesz, to on do nas tyłem płynie, więc... A ja myślę, że wiesz co, oni nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni mieli do czynienia z wędkarzami, więc no siłą rzeczy albo strzelba. Chyba wiedzą jak z nami rozmawiać. Dobra, ostatni rzut. Uwaga, ostatni rzut. Będzie branie, to będzie ryba, nie będzie brania, nie będzie ryby prosto. Leszcz 4 kilo. Albo płoć 2 kilo. Płoć 2 kilo, 4 kilo, leszcz. Leszcz 4, płoć 2. Bardzo proszę. Bardzo proszę. To nie było. Jest, siedzi. Siedzi. Yes. I to takie średnie chyba. Czyli to zaczął. Sałatka na koniec. Tak jest. Na koniec jak i tak okazało się, że jesteśmy wegetarianami. Przyszedł czas na podsumowanie dzisiejszego łowienia. Dosyć fajnie udało się dzisiaj połowić. Parę ładnych płoci wpadło, krąpi, leszcze, jazgarze, także tych gatunków, klenie, także tych gatunków naprawdę było sporo. Te płocie naprawdę całkiem spore, jedna taka, myślę, że koło kilograma, szkoda, że nie mieliśmy miarki wagi, bo myślę, że brązowy medal mógłby to być. No ale nie zawsze mamy nad wodą cały sprzęt, który chcielibyśmy mieć, zwłaszcza, że dzisiaj łowiliśmy tak naprawdę na lekko, wypad był bardzo rekreacyjny, mamy środek tygodnia, po prostu po południu chcieliśmy wyjść nad wodę i coś złowić. Zapraszam Was również, żebyście wychodzili na Odrę jak najczęściej i starali się zaprzyjaźnić z tą rzeką. Trzymajcie się, cześć! Jednak masz szczęście z tymi rybami. Co ryba taka jakaś? Kurczę, kajakarzy jeszcze mam za mało. Co jeszcze? Teraz wielki statek. Titanik. Titanik widmo.